Halo, halo, dzień dobry, Wtamski, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Jarosław się kłania i dzisiaj taki odcinek bardzo taki wyjątkowy, ponieważ w jednym z live'ów ktoś prosił mnie o zrobienie konkursu na 100 subskrypcji. Tak, wiem, 100 subskrypcji na moim kanale, o, troszkę mało, ale taki pierwszy kamień milowy w mojej jakby karierze YouTube'owej osiągnąłem. No i z tej okazji przygotowałem ten konkurs dla Was. Co trzeba zrobić, tu widzicie już na ekranie. Dwie kopie gry Dead Garden Blood Harvest. Zaraz Wam pokażę ją na stronie sklepu ze Steama. Proszę bardzo. Nie wiem, ten trailer zobaczycie. Co mówię? Za chwilę Wam powiem, o co ogólnie chodzi w tej grze. Znaczy, to jest taki jakby klon... Boże, no takie wzorowanie się na Dead by Daylight. Się gra tak zwanym scavengerem, tak jak to pisze. I jest sobie hunter, który na was poluje po prostu, nie? Też musicie tam zbierać surowce, rozwalać jego pułapki. Jak się skończy czas, to dobiec do tej przysłowiowej mety, tak jakby powiedzieć. No ja to grałem, ale będzie graj super. Spoko, nie? Czasem dostęp, ale naprawdę jest świetny, nie? Powiem wam szczerze. Tutaj widzicie te czerwone poświatki, ta płatka. Zbiera się krew do... i przenosi taki ołtarzyk jakby. No i uważa się, że to było, widzicie, Huntera, prawda? Fajne wzorowanie się na Dead by Daylight, bo... Tak jak mówię, graficznie to wygląda fajnie. Gameplayowe to będzie po prostu długo czeka na mecz, nie? Na 3 minut. Ale mam nadzieję, że jesteście cierpliwi. No i garść screenshotów, prawda? O, nawet nie wiedziałem, że tryb pierwszoosobowy już jest. Z tego co wiedziałem, to tryb trzecioosobowy tylko jest. O, tak jak tutaj. Gra kosztuje 40 zł, jakby coś. Ale ja mam do rozdania z okazji właśnie tych 100 subskrypcji dwie kopie tejże gry w formie prezentu, więc jeżeli wygrałabyś, to trzeba mnie dodać do znajomych, żeby ją odebrać. Co trzeba zrobić? Tak, piszę obowiązkowo, zasubskrybować mój kanał na YouTubie, jeżeli tego nie robisz, a jeżeli to robisz, to bardzo dobrze. Być członkiem mojej grupy. Linki wszystkie macie, będziecie mieć w opisie i kanału, i mojej grupy Steamowej. I odpowiedzieć na poniższe pytanie. Jeżeli tak, wiem. Widzicie, jaka jest grupa, widzicie, o czym chodzi. Mój kanał jest z tym związany po części. Także odpowiecie na to pytanie i spełnicie już warunki obowiązkowe i napiszecie w komentarzu właśnie, że zasubskrybowaliście, że jesteście członkiem. No jak jesteście członkiem, no to ja będę widział w komentarzu, prawda? No i oczywiście odpowiedzieć na to pytanie. A opcjonalnie polubić film, który wstawię tutaj. Jeszcze go tu nie ma, no bo on się nagrywa. Tak jak będziecie patrzeć. Tu będzie miniaturka jego. No i obserwować moją stronę kuratora. Zaraz wam ją pokażę szybciutko. Proszę bardzo. Stronę kuratora klikamy tutaj. To jest opcjonalny krok. Ja nie umiem tego jakoś sprawdzić, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę obserwujących mi przybędzie. Ale to są takie najprostsze warunki, jakie można spełniać do konkursów, prawda? Zwycięzcy zostaną ogłoszeni, tak jak ty pisze, 31 sierpnia. Wszystko tu piszę, ale ja chcę też właśnie powiedzieć, żeby też YouTube widział, moi widzowie, wy, żebyście widzieli, żebyście wbili sobie nagrodę, spróbowali zgarnąć. No i dodać do znajomych. No, co mogę powiedzieć więcej? No, życzę wszystkim powodzenia. Ja oczywiście wam wszystkim dziękuję za te 100 subskrypcji. Czekam na 1000, bo da więcej. Także, no co by tu jeszcze powiedzieć? No. Życzę wam powodzenia, mam nadzieję, że wszystkim się uda. Jeżeli będzie nam z 10 osób, to będzie losowanko na zasadzie
ponumeruję komentarze cyferkami i wylosuję dwie cyferki. Także i w komentarzu pod tym postem na mojej grupie powiem, które numerki wygrały. No i oczywiście te osoby do nich przypisane to tam do znajomych, albo oni nie muszą dodać. Jeżeli nie dodadzą w ciągu tam, nie wiem, tygodnia, to następny numerek będzie wylosowany, prawda? Jakby coś, to tu, nie pod filmem. Nie pod filmem, tylko tu komentujemy tą odpowiedź i że tam subskrybujecie, wszystko tam. Także, no co. Miałem jeszcze powodzenia i dziękuję Wam za 100 subskrypcji. Widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia i cześć. Bajos!